Hej, siemanko, tu Miast Gry 16, witam was w kolejnym odcinku zatrzymania wódeczek na kanale. Dzisiaj wódeczką testowaną jest Sublerska Cytrynówka z Maliną, jest to setka, która ma 28% alkoholu. Otworzę i widzimy się podczas degustacji. Setka otworzona, najpierw na test zapachu. Fajny zapach. Taki, jak taką cytrynkę czuć fajną. Tej maliny to ja tutaj nie wyczuwam, no ciężko jest mi stwierdzić, czy tu wyczuwam ten zapach maliny, ale zapach nieważny, ważne czy woda klepie. Walnijmy całą setunię na strzała. Dobra, jest smaczna. Dobrze się tutaj mieszają te smaki cytryny z maliną. Naprawdę przyjemna kombinacja. Nie ma tutaj może jakoś super dużo procent, bo jest to tylko 28, ale właśnie to jest chyba maksymalna ilość alkoholu w kolorowej wódce. Tak mi się wydaje. Chyba nie ma więcej niż 28 w kolorowych. Dopiero czyste od tam gdzieś 30 chyba mają. Chyba nie ma dużej różnicy. Nie wiem, czy jest duża różnica pomiędzy lubelską czystą a kolorową. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Może jest nieduża, może 5%, może 6%. Przynajmniej tyle to jest nic. To tak jakbyśmy wypili w sumie piwo jakieś. Jakieś takie. Takiego desperadosa 6%. Tak to, no tak wychodzi w sumie, jakbyśmy wypili taką setkę i piwko to wychodzi nam procentowo czysta. Znaczy nie wiem w sumie ile lubelska czysta ma procent, bo w sumie nie piję czystej, nie lubię, nie smakuje mi. Wolę właśnie kolorowe. No i ta setka jest naprawdę pyszna, polecam ją. Daję tutaj notę 7 na 10, naprawdę mi smakuje. Polecam tę wódkę. Przetestowana, jest zajebista. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem. Lajkujcie filmy, udostępnijcie filmy znajomym. Zapraszam was także na poprzednie filmy. Na następne hej siemanko, tu Miastka 16. Widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Cześć. Do następnego filmu. Elo.